Lata 20. i lata 30. były w tym roku motywem przewodnim Nocy Muzeów, zorganizowanej przez Fabrykę Sztuk. Noc Muzeów to już tradycja. Sięga roku 1997, kiedy pierwszą taką noc zorganizowano w Niemczech. Idea szybko rozeszła się po całej Europie i od 2003 zagościła w Polsce. O co w tym chodzi? Noc Muzeów to impreza kulturalna, która polega na udostępnianiu muzeów, galerii i innych instytucji kultury w godzinach nocnych. Dodatkowo przygotowane są specjalne atrakcje, zaś wejście zwykle jest darmowe lub symboliczne. Tczewska Fabryka Sztuk w tym roku zdecydowała się na lata 20, lata 30. Temat jakby był oczywisty, ponieważ 30 stycznia otwieraliśmy wystawę 20 lat wolności, Tczew 1920-1939 i naturalnym było, że wszystko przebiegać w tym roku będzie w klimacie dwudziestolecia międzywojennego, również i Noc Muzeów. Zaangażowani byli praktycznie wszyscy pracownicy, chociaż najbardziej Małgosia Kruk. Trwały te przygotowania około 3 miesięcy, a atrakcji jest sporo, naprawdę sporo. Oczywiście w klimacie dwudziestolecia międzywojennego. Na scenie występy artystyczne, utwory Eugeniusza Bodo, Adolfa Dymszy, wszystkich tych artystów, których znamy, ale też będą pokazy tańca, będzie pokaz iluzji, także będzie iluzjonista, bardzo wiele konkursów, będzie można wziąć udział w warsztatach tanecznych, nauczyć się Foxtrota, Charlestona, będzie można wziąć udział w spacerach historycznych, zagadki kryminalnego Tczewa, to chyba będzie hit tegorocznej Nocy Muzeów, a dla dzieciaków masa atrakcji, bardzo dużo konkursów. Dla tych, którzy chcieliby posłuchać bajeczek, kącik Kubusia Puchatka, warsztaty plastyczne, malowanie na szkle, tworzenie biżuterii, a tutaj kącik z dwudziestolecia międzywojennego, jojo, serce, otoczenie kubka. Zapomniałam o czymś? Pewnie tak, ale bardzo, bardzo dużo atrakcji i mam nadzieję, że będzie się podobała ta Noc Muzeów. Pomysł podchwycił Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych, włączając się w działanie pokazem mody, fryzur i makijażu. Młodzież potraktowała wyzwanie bardzo profesjonalnie. Czy te makijaże się jakoś specjalnie różnią? Skąd wiecie, jak w ogóle wtedy malowano ludzi? Różnią się tym, że w tamtych czasach były przerysowane. Był makijaż ciemniejszy. Na obecne czasy raczej gdyby ktoś tak wyszedł na ulicę, to raczej by nie pasowało. Takie makijaże jak w tamtych czasach uznawano za codzienne, jednak u nas to się stosuje bardziej na jakieś wesela, bardziej takie imprezy, na przykład osiemnastki czy jakieś rocznice, wtedy tak bardziej się malują ludzie. Tak wyraziście, duże konturowanie. A powiedzcie, skąd wiecie, jak się malowano? Szukałyście literatury, czy w ogóle jest coś na ten temat? Czytałyśmy bardziej w internecie, takie teksty źródłowe, czy nawet zdjęcia. Makijaże współczesne, inspirowane tymi latami i staraliśmy się po prostu to odtworzyć. Zaangażowanie uczniów chwaliło także grono pedagogiczne. Bardzo się cieszymy, że możemy w tym uczestniczyć, ponieważ mamy kierunek technik usług fryzjerskich i innowacje, kreowanie wizerunku. I to jest to, co lubimy robić i to, co robimy. Więc cieszymy się, że nasze uczennice mogą tutaj pokazać się, mogą pokazać swoje osiągnięcia, no i osiągnięcia nauczycieli nasz. Rozmawialiśmy już z uczennicami, które pokazywały, jak się robi wizaż w latach 20., latach 30. osadzone. A co z fryzurami? Czy były jakieś problemy ze znalezieniem wzorów z tamtych lat? Nie, no uczniowie mają też taki przedmiot wizualizacja wizerunku i między innymi tam poznają również fryzury epokowe, więc to nie było żadnym problemem. Muszę pani powiedzieć, że takie fryzury próbne były już robione od tygodnia. Dzisiaj od godziny 15 byliśmy w szkole, także uczniowie, ci, którzy zgłosili się, mieli grupę chętnych osób, którzy zgłosili się, także pracowali nad fryzurami i nad makijażem i dopiero tutaj na 19 przyjechaliśmy. Naprawdę mamy kilku uczniów, którzy traktują ten swój przyszły zawód, fryzjerstwo, z ogromną pasją. Podróż w czasie zapewniły też występy muzyczne i pokazy taneczne na dziedzińcu. Motoryzacyjną atrakcją były stare motocykle i chociaż nie przyjechał ani jeden jednoślad z epoki, to i tak wzbudzały zainteresowanie. Najstarszy, Simpson, był z roku 1959. Dziadek zawsze mówi, że Simpsony w tamtych latach były niezawodne, to były takie bardzo prestiżowe motocykle i stąd taki motocykl, nie? Szukałem go jakieś pół roku, udało się kupić w stanie takim do remontu, no i rok pracy jest efekt.
własnoręcznie naprawiałem. Jeżdżę już nim od 7, chyba 7 sezonów, także troszkę już kilometrów jest nakręcone. Ale największe zainteresowanie wzbudzały stare auta, Cadillac i pierwszy polski samochód CWS T1. Przyjechaliśmy tutaj z Wejherowa dwoma samochodami. Moim pierwszym samochodem, który skonstruowałem, to jest autor Cadillac. No i drugim rekonstrukcją pierwszego polskiego samochodu CWS T1. Jedyny egzemplarz tej marki samochodów na świecie. Ten samochód ma wiele cech, dla których warto było go zrekonstruować, ale podstawową, że był to pierwszy samochód i to do tego super nowoczesna limuzyna. Zresztą to widać. Wiele elementów tego samochodu w tamtych czasach było bardzo nowoczesnych i troszeczkę żal, że te samochody zniknęły. Do dziś nie przetrwał żaden oryginalny egzemplarz. Podczas Nocy Muzeów zaproponowano mieszkańcom także zwiedzanie Tczewa pod znakiem kryminałów i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Od czytania bajek przez warsztaty plastyczne, po gry i zabawy z epoki. Kto nie był, niech żałuje. Taka okazja, ale z innym motywem przewodnim, dopiero za rok.